Dziś pokażę Wam schemat badania pacjenta pierwszorazowego w moim gabinecie, które obejmuje przesiewowe badanie stawu skroniowo oraz elementy czujności onkologicznej. Rozpoczynamy od ujść nerwotrujdzielnego, czyli otworu nad- i podoczodołowego oraz otworu brudkowego. Następnie badamy mięśnie rzucia. Prosimy pacjenta, żeby zagryzł zęby i rozluźnił. W taki sposób sprawdzamy, czy mięśnie są wyczuwalne i jaka jest ich konsystencja. Teraz badamy to odwodzenia żuchwy oraz sprawdzamy, czy występują objawy akustyczne, takie jak trzaski i trzeszczenia. Podczas badania węzłów chłonnych prosimy pacjenta, żeby się rozluźnił i kierujemy jego głowę w stronę badanych węzłów, dzięki czemu badanie jest mniej nieprzyjemne. Badamy węzły chłonne podżuchwowe ABC oraz węzły podbródkowe. Sprawdzamy ich konsystencję, przesuwalność względem podłoża oraz bolesność. Następnie przechodzimy do badania przyczepów żwaczy. Ich bolesność może być objawem zaburzeń czynnościowych. Przedostatnim elementem badania jest badanie ruchomości języka. Asymetryczna praca języka może świadczyć o obecności patologii. Ostatnim elementem screeningu onkologicznego jest badanie śluzówek, policzków w okolicy podjęzykowej i trójkąta zatrzynowcowego.